Pozwalam sobie jednak dzisiaj przede wszystkim zachęcić do książki, która właśnie ukazuje się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. To jest Klęska Imperium Zła, rok 1920. Książka, którą planowałem przygotować oczywiście już od dłuższego czasu w związku z rocznicą, setną rocznicą jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, zwycięstwa, które zatrzymało rozpędzoną Rosję sowiecką w roku 1920 i ocaliło dzięki temu nie tylko polską niepodległość na następnych 20 lat, a ducha polskiej niepodległości, można powiedzieć, ocaliło w ogóle, bo te 20 lat oddechu niepodległości, możliwości budowania własnej niepodległej kultury, funkcjonowania religii w legalny sposób w naszej kulturze, w naszej państwowości i tyle innych aspektów związanych z dwudziestoleciem ocalonym dzięki zwycięstwu w 1920 roku nad bolszewikami, to pozwoliło nam pozostać Polakami, przetrwać następnych 50 lat, kiedy zostaliśmy, nasi przodkowie zostali wtłoczeni znów do dusznej, ciasnej klatki z napisem Imperium Sowieckie i podległe mu kraje klienckie. Otóż to właśnie, że udało się wtedy, równo 100 lat temu, w 1920 roku, zatrzymać tę rozpędzoną machinę zarówno wojska, Armii Czerwonej, która liczyła wtedy, przynajmniej na papierze, według administracyjnych obliczeń jej dowódców, ponad 4,5 miliona żołnierzy. Efektywnie to było oczywiście dużo mniej, ale jednak była to największa w tym momencie czynna siła wojskowa na kontynencie europejskim. Że udało się ją zatrzymać siłami dopiero co odbudowującej się Polski, nawet jeszcze nie odbudowanej, ale odbudowującej się po 123 latach niewoli Polski, było wydarzeniem, które ocaliło nie tylko nas, ale ocaliło sąsiadów. Niektórzy z nich tego świadomi, zachowują to we wdzięcznej pamięci, ale wielu nie zdaje sobie sprawy, albo wręcz próbuje zaprzeczać znaczeniu tego zwycięstwa. A ono uratowało nie tylko, jak kojarzymy to, można powiedzieć, z najczęściej cytowanym rozkazem nacierającej na Warszawę armii Frontu Zachodniego, Michaiła Tuchaczewskiego, nie tylko ocaliła ten zachodni kierunek, Niemcy przed bolszewizacją, bo przecież ten rozkaz mówił przez trupa Białej Polski na Berlin. Tak, to był główny kierunek uderzenia. Chodziło o to, żeby jak najprędzej przejść przez Polskę, uczynić ją trupem i iść dalej do Niemiec. To był zasadniczy, strategiczny cel Lenina i jego towarzyszy z Politbiura ówczesnego. Ale Polska ocaliła, zatrzymując ten pochód, także bardzo wiele innych krajów, o czym świadczą wydobyte przeze mnie z archiwaliów moskiewskich korespondencje, jakie prowadzili w tym czasie, czyli latem 1920 roku, między sobą Józef Stalin, jeden z czterech ówczesnych członków Politbiura, to najwęższe grono kierownicze partii już wtedy zaliczało do tego gremium elitarnego, w swoistym słowa znaczeniu elita, Józefa Stalina. Otóż Stalin jako jeden z czterech członków Politbiura towarzyszył jednemu z dwóch frontów, który nacierał w tym samym czasie, kiedy Tuchaczewski szedł na Warszawę. Stalin ze swoim frontem szedł na Lwów i miał ambicje iść dalej. Nie tylko on miał te ambicje, ale podzielał te ambicje najważniejszy z członków Politbiura, Włodzimierz Lenin. I właśnie w korespondencji Stalina z Leninem z końca lipca 20 roku przewija się systematycznie ten motyw. Jak dobijemy Polskę, zdobędziemy Lwów, bo to była perspektywa Stalina, który ugrzązł ze swoim frontem na bohaterskiej obronie nie Warszawy, ale Lwowa. Otóż Stalin mówił, zdobędziemy Lwów, a zdobędziemy go na pewno. Za dzień, dwa już będziemy we Lwowie i cała Galicja nasza, aż po Kraków i dalej. To wtedy rozbijemy Czechy, rozbijemy Węgry, zlikwidujemy Rumunię, wejdziemy do Wiednia i trzeba będzie sowietyzować Włochy. Używa tych konkretnie nazw krajów, które miały paść ofiarą sowieckiej ofensywy już w roku 1920. Te plany, ambitne plany podboju całego kontynentu europejskiego praktycznie. Od pierwszego szturmu
Armii Czerwonej w 20 roku legły w gruzach. Legły w gruzach, bo zatrzymała je Polska. Myślę sobie, czy zainteresują Państwa te wydarzenia sprzed lat 100, kiedy myślimy o czymś innym teraz, kiedy przecież żyjemy problemami związanymi właśnie z lękiem o nas i o naszych bliskich, lękiem spowodowanym nie żadnym czynnikiem politycznym, jakby się wydawało, ale po prostu pewnym nieujarzmionym elementem natury, koronawirusem. Kiedy martwimy się tym, co stanie się z naszą gospodarką, co stanie się z naszymi portfelami, co stanie się z naszą przyszłością uwarunkowaną przecież rozwojem ekonomicznym naszego kraju. Czy w takich warunkach jest miejsce na refleksję o wydarzeniach politycznych, militarnych, o zmaganiach tytanicznej dosłownie skali sprzed lat 100, które ratowały, to prawda, trudno jej zaprzeczyć, Polskę, ratowały Europę, także trudno zaprzeczyć temu faktowi, ale czy dzisiaj ma to z tej perspektywy, o której wspomniałem przed chwilą, jakieś znaczenie? Otóż wydaje mi się, że wejrzenie głębsze w treść tej książki, do czego bardzo zachęcam, pozwala zrozumieć, że zmaganie się ze strachem, z terrorem, który próbuje rzucić przeciwnik, niezależnie od tego, czy jest to przeciwnik osobowy, czy jest to przeciwnik, którego nie potrafimy zidentyfikować, ale który terroryzuje nas lękiem, który chce nas podporządkować, jest doświadczeniem ludzkim, doświadczeniem, które skoncentrowało się w szczególny sposób właśnie na Polsce w roku 1920, a nie było może całkiem wyjątkowe, dlatego że nowy wówczas wróg, ideologia bolszewicka, bazująca na strategii stworzonej przez Karola Marksa w zacisznych, aseptycznych wnętrzach British Museum, bo tam pracował Karol Marx nad swoją ideologią, siedząc w czytelni tej najbogatszej, można tak powiedzieć, księżnicy Imperium Brytyjskiego, by koncypować swój pomysł na steroryzowanie świata i zreformowanie świata wirusem nowej, wspaniałej przyszłości, która miała wyeliminować tylko starą ludzkość. Miała ją wybić, wytłuc, jak wszy, jak niepotrzebne już nikomu zwłoki, właśnie tak jak to sformułuje później dobry naśladowca Marksa, choć dopiero się go uczył niejako z marszu na froncie, Michał Tuchaczewski, który mówił o tym, że Polskę trzeba przekształcić w trupa. Otóż właśnie ta chęć zamienienia milionów ludzi w trupy, nawet jeśli nie dosłownie zabicia ich, to zabicia ich strachem, sparaliżowania woli ludzkiej przez strach, została znakomicie udokumentowana na przykładach wielu krajów, które system bolszewicki zdążył już podbić i poddać temu strachowi, zanim wkroczył do Polski. Bo pamiętajmy, Polska przecież nie była pierwszą ofiarą. Polska była pierwszą ofiarą, która stawiła skuteczny opór. Na tym polega znaczenie tej lekcji, jakiej udziela nam rok 1920. Mierzymy się z pewnymi wyzwaniami, niebezpieczeństwami. Nie możemy ich uniknąć. Nie zawsze jest nam to dane, by z góry im być w stanie zapobiec. Ale kiedy już stajemy wobec zagrożenia, musimy spojrzeć w przeszłość i zastanowić się, co jest nam potrzebne, by z zagrożeniem walczyć. Otóż potrzebna jest nam zawsze odwaga i potrzebna jest nam zawsze gotowość do zachowania niepodległości. Niepodległości wobec terroru, który za pomocą właśnie strachu chce nas rzucić na kolana, chce nas przekonać, że jesteśmy bezradni, nic nie możemy zrobić, musimy się poddać. Otóż Polska nie poddała się w roku 1920, w odróżnieniu od innych krajów, które uległy temu terrorowi, poczynając od Rosji, od Ukrainy nieszczęsnej w 20 roku, bo przecież Piłsudski chciał inny scenariusz dla tego kraju i dla całej Europy Wschodniej zrealizować, co jak wiadomo nie udało się niestety, bo zabrakło wsparcia samego zmęczonego wojną, zatomizowanego przez ideologię bolszewicką społeczeństwa ukraińskiego. A więc nie tylko Rosja, ale także kilka innych sąsiednich krajów zdążyło być już poddanych temu terrorowi strachu,
momencie, kiedy Armia Czerwona ruszyła dalej. W 20 roku przez Warszawę chciała iść na podbój Europy. I przypominam już we wstępie do tej książki pewne dwa interesujące dokumenty, które znalazłem z kolei w archiwach sowieckich, kiedy miałem jeszcze okazję je odwiedzać we wczesnej fazie, powiedziałbym, odwilży po rozpadzie Związku Sowieckiego w połowie lat 90. Otóż jedna z tych interesujących, no można tak powiedzieć, wewnętrznych depesz i notatek najściślejszego kierownictwa sowieckiego, które cytuję, odnosi się do rozkazu, który wydał Felix Dzierżyński, faktyczny szef, faktyczny przywódca rządu sowieckiego dla Polski, jaki szedł w 20 roku w taborach Armii Czerwonej, zainstalował się w Białymstoku, a jego przywódcy z Dzierżyńskim i Julianem Marchlewskim, formalnym przewodniczącym tego rządu, zdążyli się przenieść do Wyszkowa w drodze do Warszawy, by uciekać stamtąd jak niepyszni pod ciosami polskiej kontrofensywy Józefa Piłsudskiego. Otóż Dzierżyński już w przekonaniu, że za chwilę będzie w Warszawie, że za chwilę cała Polska będzie poddana jego rozkazom, wydaje 4 sierpnia w języku rosyjskim zresztą rozkaz, który miał obowiązywać te podbite polskie terytoria. I mówi on jasno, wszyscy realni i potencjalni przeciwnicy władzy sowieckiej mają być skierowani do obozów koncentracyjnych. Naprawić w konclageria. To jest jasne sformułowanie tego rozkazu z 4 sierpnia 20 roku. I wymienione są tam całe kategorie społeczne. Nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy z bronią w ręku, czy z jakimikolwiek czynami już dokonanymi ujawnili swój sprzeciw wobec systemu sowieckiego. Nie, z góry pewne kategorie skazane są na unicestwienie. A więc pamieściki, czyli ziemianie, burżuazja, każdy, kto cokolwiek ma, każdy, kto ma cokolwiek do stracenia, ten powinien znaleźć się w obozie koncentracyjnym, by pozbawić do reszty społeczeństwo woli oporu. To jest metoda działania tego wirusa, który nazywam Imperium Zła. Imperium Zła, jak brzmi tytuł książki. Za chwilę jeszcze może powiem dwa słowa o genezie tego terminu Imperium Zła. Ale wracam jeszcze do drugiego dokumentu, który wart jest przytoczenia w tej swoistej korespondencji doświadczeń z roku 1920 z doświadczeniami, wobec których my stoimy, zdawałoby się tak krańcowo odmiennych, z roku 2020, kiedy mierzymy się przecież nie z sowiecką władzą, ale mierzymy się z wirusem. Otóż ten drugi rozkaz to wydany 25 sierpnia, a więc 3 tygodnie później, kiedy jeszcze armie sowieckie nie wycofały się po klęsce w Bitwie Warszawskiej całkowicie spod Polski, spod polskiej stolicy, wtedy Lenin na posiedzeniu Politbiura w Moskwie wydaje takie oto rozporządzenie. Przebrać za zielonych, używa tego dosłownie określenia, zielone ludziki to nie jest wymysł Władimira Putina. Pierwszy wymyślił to Włodzimierz Lenin, inny, większy Włodzimierz. Ta technika wojny hybrydowej po raz pierwszy tu znajduje swoje dokumentalne potwierdzenie. A więc przebrać za zielonych żołnierzy Armii Czerwonej i w takim właśnie zielonym przebraniu, udając chłopów, ludowych powstańców, mieli wtargnąć do sąsiednich krajów i powywieszać tamtejszych księży, szlachtę, tych, którzy mogli być przewodnikami, realną elitą sąsiednich krajów. Konkretnie chodziło o Łotwę i Estonię. Steroryzować te kraje, rzucić je na kolana strachem. To jest właśnie technika wirusa zła, technika imperium zła. I wtedy wszystko zależy od tego, czy ulegniemy temu strachowi, czy pogrążymy się w panice, czy potrafimy zorganizować swoje siły w racjonalnym wysiłku, kierowanym jednakże wolą, wolą niepoddania się, wolą walki i pracy, by utrzymać niepodległość. I o tym właśnie jest ta książka. Jak owa wola powstała w Polsce. Jak ona pozwoliła Polsce, w odróżnieniu od kilku innych krajów, utrzymać się przed naporem sowieckiego Imperium Zła w 1920 roku.
Książka podzielona jest na kilka części, nie będę jej streszczał, bo nie jest to oczywiście rolą zaproszenia do jej lektury. Ale przypomnę, że poza wprowadzeniem takim ogólnym, bardzo popularnym w całą historię wojny 20 roku, obejmuje ona także pewne szczegółowe aspekty związane z historią polskiego oporu wobec wirusa zła, komunistycznego wirusa zła. Najpierw w tych częściach dodatkowych, by tak rzec, poza samym opisem wojny lat 1919-20, przedstawiam genezę polskiej myśli antykomunistycznej, genezę sięgającą już XIX wieku. Jak to się stało, że w okresie zaborów, kiedy jeszcze nawet o Marksie mało kto słyszał albo nikt jeszcze nie słyszał, Zygmunt Krasiński, wielki polski poeta, tworzy zatrważającą, ale jakże realistyczną wizję połączenia komunizmu, ideologii komunistycznej z Rosją, jako największego wspólnie zagrożenia dla polskiej tożsamości, polskiej kultury, dla chrześcijaństwa. Rozważania nad tym, jak ta droga do polskiej idei antykomunistycznej wyglądała, jak niezwykła była, rozpoczynają cały szereg kolejnych tekstów, które omawiają inne aspekty przygotowania Polski niejako do tego wielkiego, zwycięskiego na szczęście starcia w 20 roku. Te inne aspekty to między innymi kwestia polskiej idei prometejskiej. Ta nazwa pewnie niewielu z Państwa musi się z czymś kojarzyć, ale idea prometejska, tak nazwana, nawiązująca oczywiście do mitu Prometeusza, który greckiego mitu, prawda, który symbolizuje jakby wysiłek wsparcia słabszych przez silniejszego giganta, ostatecznie ukaranego za to przez Zeusa przykuciem do skały na Kaukazie, to połączenie tego wysiłku wsparcia słabszych przez zorganizowania ich jakoś do wspólnej walki z konkretnym miejscem, z Kaukazem, zaowocowało już po 1920 roku stworzeniem ruchu nazwanego właśnie ruchem Prometeusza, ruchem prometejskim. Ruchem, który miał za cel skupienie pod skrzydłami Polski, wokół Polski reprezentowanej przez Józefa Piłsudskiego, ruchów narodowych, antyimperialnych, różnych narodów, narodowości, grup religijnych uciskanych pod panowaniem sowieckim, bolszewickim, pod panowaniem imperialnym z centrum w Moskwie. Otóż ta idea w istocie zaczyna się wcześniej, dużo wcześniej. Ona wiąże się natychmiast, można tak powiedzieć, z chwilą likwidacji Rzeczpospolitej przez Imperium Rosyjskie jako głównego udziałowca tego podziału. Przypomnijmy, Rosja zagarnęła 82% terytorium Rzeczpospolitej. Prusy 7, Austria 11%. A więc ten największy zaborca, Rosja, stał się automatycznie przedmiotem refleksji polskiej myśli politycznej, co robić, jak pokonać tego giganta. I pojawia się od razu myśl, trzeba szukać innych uciśnionych w tym systemie imperialnym, szukać współpracy, współpracy zagrożonych wirusem imperium. Współpraca zagrożonych wirusem jest bardzo ważna, czy zagrożonych paniką wywoływaną przez wirusa. Trzeba umieć znaleźć innych, z którymi porozumiemy się, by zorganizować wspólnie racjonalny system walki z zagrożeniem lub z już dokonanym zniewoleniem. I tę właśnie ideę śledzę w kolejnym tekście, jak ona w XIX-wiecznej polskiej myśli prowadzi w stronę idei reprezentowanej przez Piłsudskiego. A wreszcie w tej części przedstawiam genezę postawy samego Piłsudskiego, jak ona wyprowadza się oczywiście z tradycji rodzinnej, rodu Bilewiczów, tego możnego rodu, od którego przecież zaczyna się narracja potopu naszej arcyksięgi niepodległości napisanej przez Henryka Sienkiewicza w momencie, kiedy młody Ziuk Piłsudski miał 19 lat. Ale oczywiście te tradycje rodu Bilewiczów poznawał nie z księgi Sienkiewicza, ale z ust własnej matki, która z tego rodu się wywodziła i zaszczepiła antyimperialny polski patriotyzm swoim synom, w tym właśnie najbardziej znanemu spośród nich Ziukowi, czyli Józefowi Piłsudskiemu. Ta idea antyimperialna rozwijała się przede wszystkim w atmosferze zagrożenia autentycznym naciskiem imperialnej kultury strachu i podłości
Bo strach bardzo często prowadzi, kiedy ulegniemy mu, do upodlenia, do spodlenia. I opisuje, jak od pierwszych odezw władzy carskiej, która wkroczyła na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu wieku XVIII, pojawiają się te dwa momenty – zastraszyć i upodlić. Mikołaj Repnin, mianowany pierwszym zarządcą tych terenów przejętych przez Rosję w III Zaborze, w swojej odezwie skierowanej do nowych poddanych jej cesarskiej mości Katarzyny II, pisze o tym, że teraz znajdą spokój, teraz znajdą bezpieczne życie pod panowaniem potężnego, oświeconego imperium. Ale jednocześnie zaraz potem dodaje, jeśli ktokolwiek uważałby, że to nie jest powód do wdzięczności dla Rosji, że zajęła właśnie, zlikwidowała Rzeczpospolitą i próbowałby spiskować, to nie tylko ten spiskujący, ale i ten, który nie doniesie, zostanie najsurowiej ukarany, najsurowszymi karami, włącznie z zesłaniem na Syberię. A więc nastraszyć i zmusić do kolaboracji, i to do jej najbardziej podłej formy, bo opartej na donoszeniu. To jest kultura polityczna imperium zła. I jej wpływ na odpowiedź, jaką może sformułować człowiek, który nie zatracił instynktu niepodległości, który nie chce ulec terrorowi strachu, tę odpowiedź formuje praktyczne wyzwanie, jakie rzuciła właśnie owa kultura imperium zła. Tej odpowiedzi na ową kulturę imperium zła, kulturę strachu i upodlenia udzielił nie tylko Józef Piłsudski, ale miliony innych Polaków, którzy dali świadectwo, niekoniecznie z jego obozu, to mogli być wyznawcy czy zwolennicy, może nie używajmy tego terminu wyznawcy, zwolennicy tego rodzaju patriotyzmu, który wykuwał Roman Dmowski. To mogą być ci, którzy szli za Wincentym Witosem w wielkim ruchu chłopskim, ale wszystkich ich łączyło jedno. Łączyło ich przekonanie, że Polska jest wielką wspólną wartością, której trzeba bronić i nie można dać się sparaliżować strachem wirusowi, który rozsyła Lenin, który rozsyła Stalin ze swojej głównej kwatery na moskiewskim Kremlu. Ta część prowadzi nas dalej do zbadania kontekstu zewnętrznego walki polskiej w 1920 roku. Wspomniałem o tym, że wiele krajów, które faktycznie zostały ocalone przez Polskę w 1920 roku, nie odczuwało tego jako ocalenia, ani nie odczuwało wdzięczności. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Polska była otoczona niemal zwartym kręgiem wrogiej izolacji, często związanej z otwartą sympatią dla bolszewickich najeźdźców Polski. Tak było od strony Niemiec, które po prostu widziały w bolszewikach swoich sojuszników do zniszczenia ponownego Polski i do przywrócenia międzyimperialnej granicy naprawdę na trupie wszelkiej Polski. Ale to była także postawa władz Czechosłowacji, skrajnie wroga i nastawiona także w tamtym momencie na likwidację Polski w naiwnym, skrajnie naiwnym przekonaniu, że bolszewicy zatrzymają się na Karpatach, nie będą szli dalej. Wspomniałem już o tym, jak naiwne i jak sprzeczne z realnymi dążeniami ówczesnej władzy bolszewickiej było to założenie. Ale w tekstach szczegółowych, analitycznych, odwołujących się do z kolei mojej pracy archiwalnej w archiwach angielskich, amerykańskich, papierach dyplomatycznych, francuskich, pokazuje także, jak te wielkie stolice ówcześnie dominujące w dyplomacji i strategii światowej reagowały na konflikt polsko-sowiecki, na to zagrożenie sowieckie przecież nie tylko dla Polski. W osobnej książce opisałem już szczegółowo kiedyś, jak Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii konkretnie, a przede wszystkim premier David Lloyd George robił wszystko, żeby zaszkodzić Polsce w tym tragicznym momencie i doprowadzić do ostatecznego nowego układu na trupie Polski, układu dyplomatycznego z Leninem. W tej książce, którą proponuję Państwu w tej chwili do lektury, a więc Klęska Imperium Zła, proponuję refleksję nad postawą Francji i Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawy jest przypadek Ameryki, która formalnie właściwie wycofała się z polityki europejskiej w momencie, kiedy nie ratyfikowała traktatu wersalskiego na początku 20 roku, ale przecież pozostawała jednym z najbardziej wpływowych i ważnych i
co tu dużo mówić, najbardziej rzutujących na losy świata imperiów w tym momencie. I pokazuje, jak w tym momencie, czyli w 20 roku, wpływy sojuszników, sympatyków Rosji odgrywają dużą rolę w kształtowaniu polityki amerykańskiej. I to zarówno tej Rosji republikańskiej, która została już zlikwidowana przez bolszewików, jak i nowej sowieckiej, bolszewickiej Rosji na czele z Johnem Spargo, admiratorem Marksa i wyznawcą przekonania, że teraz pod rządami marksistów Rosja stanie się najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ten człowiek wpływał najbardziej na nowego sekretarza stanu w Waszyngtonie, kompletnego amatora w sprawach polityki międzynarodowej, jak to się nierzadko zresztą w amerykańskiej polityce działo w tamtych czasach, adwokata waszyngtońskiego Bainbridge'a Colby. I to wpłynęło bardzo niestety fatalnie na całkowite désintéressement, na całkowite umycie rąk przez Waszyngton wobec tego, co dzieje się z Polską, co dzieje się z Europą Wschodnią latem 1920 roku. Inna była postawa Francji, to trzeba podkreślić. Francja nie chciała całkowicie rzucić Polski na żer wtedy w 20 roku, bo po pierwsze duża część elit francuskich wtedy, inaczej niż dzisiaj, można tak skonkludować, rozumiała zagrożenie, jakie wiąże się z ideologiczną inwazją wirusa komunizmu wspartego przez siłę imperialną Rosji. I traktowała Polskę jako istotną zaporę na tej drodze. Zwłaszcza premier Aleksandr Millerand zasługuje tutaj na naszą wdzięczną uwagę, bo wbrew naciskom Wielkiej Brytanii, wbrew obojętności Stanów Zjednoczonych, próbował, niewiele, ale jednak próbował pomóc Polsce. Trudno mu było jednak przebić się przez ów właśnie otaczający Polskę mur, no powiedziałbym, wrogości i obojętności. I jednocześnie, poza wrogością i obojętnością do Polski, to był bardzo duży wpływ także sympatii probolszewickich. Nie tylko w Niemczech, ale właśnie w Czechosłowacji. Jak przebić się przez ten mur z dostawami, choćby sprzętu do Polski? Jako jedyny kraj poradził sobie, to także trzeba przypomnieć i z wdzięcznością powiedzieć raz jeszcze o tym, i o tym oczywiście mówię także w tej książce, jedyny kraj, który skutecznie poradził sobie z tym bojkotem, to były Węgry, które przez Rumunię bardzo okrężną drogą przeprawiły, omijając Czechosłowację, przeprawiły decydujący właściwie o polskim zwycięstwie po Bitwie Warszawskiej, zwycięstwie w następnym wielkim starciu, tak zwanej Bitwie Niemeńskiej, transport kilkudziesięciu wagonów z amunicją. I oczywiście oprócz tego także z wieloma tysiącami sztuk broni lżejszej, palnej broni oczywiście. Ale te kilkadziesiąt wagonów, miliony po prostu pocisków, które mogły zostać następnie użyte do walki z bolszewikami, do ich ostatecznego wypędzenia z Polski, zasługują na wspomnienie i na wdzięczność. Tak samo jak misja francuska wojskowa, wśród której znalazł się m.in. młodziutki kapitan Charles de Gaulle. Te splatające się, można powiedzieć, elementy najczęściej niechętnej nam dyplomacji zachodniej i indywidualnych odruchów sympatii do Polski, które stanowią jeden z ważnych wątków tej książki, warto może uzupełnić jeszcze jednym wspomnieniem. Niektórzy z Państwa kojarzą zapewne film King Kong, to postać kultury masowej, ta wielka małpa, która przestrasza ludzi i z którą niejeden sympatyzuje, kiedy ogląda kolejne produkcje filmowe nawiązujące do tego wzoru. Otóż twórcą tego symbolu wielkiej małpy, groźnej jednak dla cywilizacji, był Marian Cooper, jeden z 20 ochotników amerykańskich, lotników, którzy przybyli na odsiecz w Polsce, na ochotnika i zaciągnęli się do polskiego lotnictwa, tworząc specjalną tak zwaną eskadrę kościuszkowską, która bohatersko wsparła Wojsko Polskie w decydujących walkach właśnie z frontem Stalina i jego główną siłą uderzeniową, czyli konarmią Siemiona Budionnego. To właśnie dzielni lotnicy, oczywiście nie tylko Amerykanie, także przede wszystkim Polacy, ale w tym walny wkład
tej dwudziestki Amerykanów na czele z Marianem Cooperem, wyjątkowo bohaterskim człowiekiem, dostał się, przypomnijmy, do niewoli sowieckiej ostatecznie i uciekł z tej niewoli po kilku miesiącach bardzo okrężną drogą przez Łotwę. Potrafił odnaleźć wolność, wrócić do Ameryki, zrobić gigantyczną karierę w Hollywood, której symbolicznym zwieńczeniem stało się nakręcenie filmu o King Kongu. Są i takie anegdotyczne, można powiedzieć, ale prawdziwe echa i powiązania tradycji bitwy warszawskiej, wojny Polski z bolszewickim najeźdźcą. Tych wątków można by mnożyć, tych, o których mówię w tej książce, i tak mówię już pewnie za długo, nadwyrężając Państwa cierpliwość, ale po to tylko, by zachęcić do lektury do tej książki, do Klęski Imperium Zła. Pozwolę sobie dodać tylko jeszcze jeden na koniec aspekt. Mijaliśmy, właściwie mijamy teraz inną jeszcze wielką rocznicę, nie tylko stulecia tamtego wielkiego zwycięstwa, ale niemal niepostrzeżenie minęła smutna, przejmująca 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Bezprecedensowej w swojej skali decyzji o wymordowaniu całej elity oficerskiej, jaka znalazła się w rękach Józefa Stalina w wyniku wspólnej agresji dwóch imperiów zła. Związku Sowieckiego i III Rzeszy, a raczej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, bo taki był porządek tej agresji w 1939 roku. Otóż często te dwie daty, 20 rok, 40 rok, jednak rozważamy wspólnie, bo przecież zastanawiamy się właśnie nad tym, czy to zwycięstwo z 20 roku nie było krótkotrwałe w skutkach. Tylko 20 lat, czy aż 20 lat dało nam oddechu, czy 19? Mówiłem o tym już na początku naszego dzisiejszego internetowego spotkania, że bez tych 19 lat nie byłoby naszej świadomości, w której mieści się nie tylko dojrzewanie Karola Wojtyły i jego efekt, bo przecież nie mógłby nie tylko uczęszczać do szkoły, w której uczy się polskiej historii i uczy się zasad religii, ale nie mógłby przystępować do sakramentów świętych w kraju, w którym rządziłby Feliks Dzierżyński, a wszyscy księża znaleźliby się w obozach koncentracyjnych. Wiem, są i dzisiaj wśród nas tacy, którzy marzą o tym, żeby księża znów znaleźli się w obozach koncentracyjnych, żeby zabrać wolność myśli i wyprać Polaków z tradycji chrześcijańskiej w szczególności. Ale ta groźba była wtedy, w 20 roku, realna i udało się ją odwrócić. Udało się dzięki temu zachować nie tylko ten rdzeń polskiej kultury i tożsamości, ale udało się po prostu zbudować czy odnowić dumę z polskiej niepodległości, której symbolem była Gdynia, której symbolem były polskie produkty, od choćby nawet takie, można powiedzieć, produkty jak motocykl Soku. Ale były też, można powiedzieć, przejawy kultury masowej, z której korzystamy do dzisiaj i pomagają one nam być Polakami. Kultura kabaretów, nie tych prymitywnych, chamskich kabaretów, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, ale tych najwspanialszych kabaretów międzywojennych. Czy Hanka Ordonówna byłaby możliwa w sowieckiej Polsce? I to wszystko, czym cieszymy się z humoru Hemara, z humoru właśnie tych, którzy stali się wielkimi polskimi patriotami, a jednocześnie symbolami mądrego uśmiechu i radości życia w wolnym kraju. Nie byłoby tego, gdyby nie tamte 19 lat. A żyliśmy potem z tego dziedzictwa, kiedy wolności nam zabrakło, kiedy wobec najazdu z dwóch stron przez dwa najpotężniejsze imperia ostać się nie udało. I to właśnie doświadczenie w 1939 roku nie może przekreślić tego, co obronił skutecznie rok 1920. Ale nie możemy też zapomnieć o tym, jaką dodatkową ofiarą stało się właśnie w kontekście 20 roku to, co stało się z jego wojskowymi bohaterami w 40 roku. Bo to była swoista zemsta Stalina za kompromitującą, haniebną dla niego porażkę, a raczej klęskę pod Lwowem. Teraz miał w ręku tych, którzy go wtedy pobili, którzy go zatrzymali. I jednym rozkazem z 5 marca 1940 roku rozstrzygnął o losie 21 700 ludzi, którzy zostali straceni na podstawie tego jednego rozkazu. W tym, jak podkreślał autor zestawienia tych, którzy mieli być straceni, Ławrienty Iberia, z dumą to podkreślał,
wśród oficerów 97% to narodowość polska. Jakby podkreślał, że tak, nareszcie mamy okazję uciąć głowę polskiej elicie. I wyliczył także skrupulatnie, że mamy ponad 300 polskich generałów i pułkowników. Mamy ponad 2500 majorów i kapitanów. A więc no niemal można powiedzieć większość polskiej elity, a wtedy oficer znaczyło coś więcej chyba niż w roku 2020, bo znaczyło wyższe wykształcenie, które było dużo większą rzadkością w Polsce międzywojennej. A więc ta elita, którą jeśli chodzi o przecież dużą rzeszę oficerów rezerwy, którzy zostali zabici w Katyniu, w Starobielsku, ci ludzie to przecież byli lekarze, architekci, poeci. I właśnie o nich także pisze w tej książce. A kanwą całej tej książki jest ilustracyjny materiał, który udało mi się poprzez spadek w rodzinie mojej żony uzyskać po jednym z członków tej rodziny, kapitanie Adamie Paulo de Silva, który został właśnie strzałem w tył głowy zabity w Piatichatkach pod Charkowem jako więzień obozu w Starobielsku, tak jak kilka tysięcy jego towarzyszy niedoli. Otóż to właśnie zdjęcia, które kapitan Paulo de Silva zebrał w trakcie swojego udziału w walkach z bolszewikami w 20 roku, stanowią dodatkowy, powiedziałbym, niebagatelny atut tej książki. Żałuję, że nie weszły do tej książki wstrząsające karteczki, jakie kapitan Paulo de Silva wysłał do swojej rodziny już z obozu, który miał się okazać obozem zagłady zaplanowanej przez Stalina. I ta ostatnia, najbardziej wstrząsająca karteczka wysłana przez rodzinę do kapitana Paulo de Silva, do Starobielska, która wraca do rodziny z napisem: nie doręczono, adresat nie odebrał. Bo to był już maj roku 1940. Wstrząsające, jak znakomicie kursowała poczta między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, najbliższymi wtedy sojusznikami. I jak pieczętowała niejako w tych emocjach zawartych wtedy, w tych emocjach rodzin najbliższych, którzy martwili się o swoich, którzy są gdzieś tam zamknięci, pamiętali ich dumną przeszłość, ich właśnie wezwanie, by nie ulec. Jak ta pieczątka przystawiona przez Pocztę Związku Sowieckiego i Pocztę III Rzeszy wydaje się kłaść kres polskim nadziejom. A jednak walka o pamięć o Katyniu wygrała. Czekaliśmy na to 50 lat, ale wygrała. I dzięki temu możemy mówić o tych, którzy bronili Polski i Europy w 20 roku. I którzy próbowali bronić raz jeszcze Polski i Europy w 1939 roku, wtedy nie mogli tego skutecznie zrobić. Są świadkami, są dzisiaj świadkami, nie przegranej, ale zwycięstwa, bo Polska jest na mapie, a Europa walczy o swoją wolność z kolejnymi wirusami. Nie może ulec, nie ulegnie, jeżeli będzie brała przykład z tego, co zrobili Polacy w 1920 roku. Bardzo zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej książki, która te i inne myśli i oczywiście bardzo wiele dokumentów archiwalnych, źródeł zawiera, tudzież rozważań źródłowych właśnie z tym związanych. Chciałem zachęcić do sięgnięcia do tej książki, do jej zakupu. Można szczegóły poznać w linku do książki, który znajdą Państwo w opisie poniżej tego filmu. Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam.